odstraszanie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu kilka modeli żywołapek, czyli metalowych pułapek do chwytania żywych zwierząt, począwszy od szczurów, kun, bobrów, wydr, na lisach skończywszy. W naszej ofercie znajdują się pułapki w wielu różnych rozmiarach, tak że każdy użytkownik na pewno znajdzie taką, która odpowiada jego potrzebom. Ja mam dziś przed sobą dwa modele o długości 50 cm oraz 122 cm. Mniejszy model przeznaczony jest przede wszystkim do chwytania kun, natomiast większy model sprawdzi się świetnie nawet jako pułapka na lisy. Posiadamy pułapki zarówno mniejsze niż ta 50 cm przeznaczone do chwytania szczurów, jak i większe niż ta przeznaczone dla większych zwierząt. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną gamą modeli dostępnych na naszej stronie internetowej. Do każdej pułapki w zestawie dodajemy komplet akcesoriów, a są to rękawiczki, specjalny granulat wabiący, poradnik w formie książeczki zawierający szczegółowe informacje na temat zwierząt i technik ich chwytania, a także stanowiący instrukcję obsługi żywołapki. Specjalną wiszącą podstawkę z haczykiem na jajko lub inną przynętę, a także szczypce. Pamiętajmy, by nigdy nie dotykać żywołapki oraz akcesoriów gołymi rękami, ponieważ zostawiamy wtedy na nich swój zapach. Aby pułapka była skuteczna, zwierzęta nie mogą być wobec niej podejrzliwe. Teraz zademonstruję Państwu sposób działania żywołapki oraz pokażę, jak należy ją uzbroić. Na jednym końcu naszej żywołapki znajdziemy specjalne zapadkowe drzwiczki, które należy podnieść do tej wysokości. Następnie umieścić ten pręt w środku, tak aby je podtrzymywał. Następnie przytrzymujemy palcem przedłużenie tego pręta, który znajduje się po drugiej stronie klatki i przywodzimy go do ściany klatki. Zwróćmy uwagę, że gdybym teraz puścił kciuk, nasza pułapka sama by się zatrzasnęła. Dlatego też w celu zabezpieczenia pułapki i jej unieruchomienia umieszczamy ten pręt na wysokości tego pręta i w tym momencie możemy go już puścić. Gdy nasza żywołapka jest odpowiednio zainstalowana, a w środku znajduje się przynęta, pozostaje nam już tylko czekać na schwytanie się intruza. Gdy zwabione zapachem przysmaku zwierzę naciśnie znajdującą się w żywołapce blaszkę, mechanizm zapadkowy zwolni się, a zwierzę zostanie w humanitarny sposób schwytane. Na górze żywołapki znajdziemy specjalną metalową rączkę służącą do jej transportowania. W ten sposób możemy przenieść zwierzę w miejsce, w którym chcemy je wypuścić. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt. www.odstraszanie.pl